Uniwersytet Warszawski, proszę Państwa, to nam sugeruje, że jesteśmy na krakowskim przedmieściu w Warszawie i że mamy kościółków brud. No na przykład takim kościółkiem jest kościółek, proszę Państwa, Świętego Krzyża w Warszawie. Proszę Państwa, to ogromny kościół, ale są i pałace. Proszę Państwa, pałac ma Staszica. Ale ja mówiąc o tej linii, proszę Państwa, kościelnej, jak mówię o tej linii kościelnej, to przypomniały mi się słowa ojca Rydzyka, waszego katolickiego, że nikt nie chce pomagać ludziom, na przykład takim, którzy uciekają z więzienia, nie, źle mówię, którzy wychodzą z więzienia, bo teraz wiecie Państwo, jak ta linia PO była, to za 5 zł narosło u lichwiarzy do 5 000 i trzeba było iść do więzienia. A to więc jak wychodzili z więzienia w czasie PO, w czasie, no, jeszcze Putina u ruskich, ale proszę Państwa, tutaj u nas, o idzie o staruszka, jak ledwie chodzi, ale ona chodziła na wernisaże, co tam na rogu stoi. No, Tusk, za czasów Tuska, że ludzie szli do więzienia za 5 zł, bo przez takie firmy lichwiarskie to urastało do 500 zł. Jak wychodzili z więzienia, to musieli iść do kościoła jeść, bo tak, mieszkania już pewnie nie mieli, bo to zabrali. A jeszcze i zabierają jak na wózkach inwalidzkich, czy komuś jak się noga potknie, czy ledwo idzie, proszę Państwa, młoda kobieta. Państwo zobaczą i ona przychodzi na wernisaże. Znaczy teraz ona już nie przychodzi, ona dojść nie może. Idzie i dojść nie może. I ten ojciec Rydzyk właśnie powiedział, że cholera, wykorzystują oni kościół, bo instytucje państwowe nie chcą dawać ludziom, którzy są w potrzebie, jeść, pieniędzy i wszystkiego. Jakieś takie socjalne to mają 500-600 zł i idą do Rydzyka, że do tych kościołów. I wtedy wykorzystują kościoły. Kościół katolicki jest wykorzystywany, że jest waszą matką. I tak ojciec Rydzyk właśnie mówi. Chodźmy te zakonnice, minimy już. Proszę Państwa, będziemy miały. Gdy nadaje pod prąd, czyli pod słońce, tak? Gdy nadaje nasze radio, to FM Eurokoncita. Barbie Baby Langstrom Extra. I mamy tutaj całą tę panoramę tego, co się dzieje na ulicy Nowy Świat. No to, czyli tak, tam na tej żytni, jak jest wolontariat, to rzeczywiście przyważą różni ludzie. I tak jak tym wzrokiem ciebie ogarniają, gapią się na ciebie, no to są albo, jak nie z więzienia, no to z ulicy po prostu. I to w takim wieku, bo im się pracować nie chce. Kradli wino, piwo, wódkę. I kilka razy w supermarkecie i na dołek, do więzienia. I potem jak tak kilka razy, no to czas leciał. Zabrali im mieszkanie, proszę Państwa, I jako bezdomni to pójdą tylko na jedzenie do kościoła katolickiego. Dzień dobry.